Dobrze, no to w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, to jest sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji i pana przewodniczącego posła. Komisja Sportu i Rekreacji zbiera się 4 listopada o godzinie 17. Po otwarciu posiedzenia komisja zapozna się z bieżącą korespondencją. Będą trzy pisma, takie przypominające ze szkoły. Ze szkoły podstawowej nr 27 na Podgorze, ale to takie, no mówię, na następny rok przyjmujące na takie niewielkie zakupy, takie, o które prosimy panie dyrektor, żeby napisać, żeby mi nam przypomnieli. Także to jest zakończenie spotkania o godzinie 17. Dziękuję. Czy macie państwo jakieś pytania związane z działalnością? Jurek, proszę. Ja chciałem państwu powiedzieć, że dzięki autopoprawce pana prezydenta została wpisana do WPF-u pełna kwota na skończenie budowy hali sportowej klubu sportowego Orzeł Piaski Wielkie. Także odbył się z tego powodu przetarg, wygrała firma i po uprawomocnieniu już od kilku dni pracownicy tej firmy weszli na teren klubu sportowego, już pracują. Jest podpisana, taka jest umowa, że w połowie maja 2015 roku ma być cała hala oddana do użytku. Otwarcie? Otwarcie. W połowie maja 2015 roku. Także półtora roku. Następną. Nie, czy ktoś z państwa. No nie, no to jest duży sukces. Nie, czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać? Rozumiem, że nikt.